Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Trójstu52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, będziemy dzisiaj prawdopodobnie kończyć ruiny Vardal, jak dobrze pójdzie, ale zanim to zdobyłam jedno serce gargulca i chciałabym je wykorzystać, by móc sobie stworzyć miecz. Mistrzowskie bronie. Weźmiemy sobie na właściwości, to pod zręczność, mamy pod siłę. Możemy je wykonać. Bardziej mnie to interesuje niż kusza. Magiczne ostrze z czystej rudy. Możemy założyć... A nie, to są pod zręczność bronie. Naprawdę bardzo fajne. Ok, podnieśmy sobie może tą pochodnię, moją poprzednią. I ruszajmy w takim razie. Zwiedziliśmy całe ruiny. Raczej już nic nas tutaj nowego w tych miejscach, gdzie powinno, to nie spotka. Idziemy teraz do tego pomieszczenia z tronem. Ono było tutaj. Właśnie po to będą mi potrzebni dwaj towarzysze. Zanim będziemy stawać na jakichkolwiek stopniach, to wypadałoby się przyjrzeć. Musimy patrzeć na fioletowe kryształy. Potrzebuję, żeby tutaj stanęli moi towarzysze, którzy się tu zblokowali zresztą. Okej, czy ja jakoś mogę... Okej. Jak ja mam wam... Okej. Stań tam, gdzie ci pokażę. Okej, Ilse widzę, że gdzieś biegnie. Dolne pole. Dolne lewe pole. To nie. Górne lewe pole. Górne lewe pole. Dokładnie, pięknie. Koniec. Ilse. Stań tam, gdzie ci pokażę. Okej, to będzie prawe. Wewnętrzne pole, dolne, prawe pole. Dolne, prawe pole. To będzie jednak górne. Górne, prawe pole. Dokładnie. A my staniemy sobie... tutaj. Oh shit. Nieumarły władca. Pojebało. Oh fuck me. Ale ty się dziwnie lejesz. Ale wyglądasz paskudnie. Siekamy. Bite. Ostrze Wolfzaka. Kość szkieletu. Odsunął się nam tron. Czyli to był jednak Wolfzak. Tak jak myślałam, ale on był ogromny. Ja pierdzielę. Ostrze Wolfzaka. To dwuręczna broń. Nawet mi do niej siły brakuje. Dobra. Jak już tu jestem... z nimi, to chodźmy w głąb. Aha. Okej, dobrze, że ich mam. Okej, Ilsa się zajęła szkieletami na szczęście. Dobra, dziękuję wam bardzo. Rozpalimy trochę to i owo. Jak się trzymacie? O Boże, Ben! Daj miksturę... masz. To dla ciebie. Masz ten duży. O, Ilsa nie dostała tym razem w ogóle. Dobra, mamy drzwi lewo-prawo. Mamy też jakieś sarkofagi. Tak, można je otwierać. Dobra, lewo i prawo, tak? To może tak, najpierw sarkofagi. Okej, trochę jakiś tam drewno do wyrobu broni i takie tam rzeczy.
Lewo, prawo. Zardzewiałe miecze. Jakiś pierścień zebrałam, nawet nie wiem jaki. Szczerze mówiąc, nie ma tutaj nic, co by mnie jakoś bardzo szokowało. Okej, wydaje mi się, że sprawdzimy na spokojnie i tak obie odnogi. Ale warto się będzie chyba zastanowić, gdzie najpierw iść. Czy wy to słyszeliście? Ktoś tupie, ktoś otworzył drzwi. O kurwa. Co to były za dźwięki? Aż mnie ciarki przeszły. Dobra, nie wiem, chodźmy najpierw tu. Dzień dobry. Posąg Adanosa tu jest. Tam są kolejne drzwi. Słyszę pełzacze. Dobra, może się pomodlimy. Dobra, pomódl się za te 10 punktów. Ochrona o 2. Dziękuję. Okej, tam są pełzacze. To może najpierw zacznijmy jednak od tej strony. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, czyli w ten sposób. Dobra, jak oni są tutaj ze mną, to może niech zostaną. Nie ma chyba sensu kazać im wywalać. O kuźwa, czy to jest gargulec? O Jezu, ta Ilse to... zginie zaraz. Gargulec. Wiesz co, Ilse... daj miksturę. Masz taki ekstrakt. Powinien ci pomóc, dokładnie. Klucz do sali grobowej. Serce kamiennego, ognistego, lodowego golema. Gargulec, wzięłam z niego serce. Tam się pełzacze pieklą po drugiej stronie. Słyszycie chyba? No kurwa, zaś ktoś drzwi otworzył. To jest najgorszy dźwięk w ogóle, nie? Dlaczego ktoś tu drzwi otwiera w takim miejscu? To jest creepy w chuj. Dobra. Nie wiem, jak tam Stone z tą zbroją. Okej, tutaj na razie nie mam żadnego wpisu o zbroi, więc podejrzewam... Muszę sprawdzić, jak wygląda sytuacja w obozie. Okej, dobra. Czyli zanim wyruszymy, to sprawdzamy obóz. W sumie to nie głupie. Podejście. Gorzej, jeżeli tam już wszyscy nie żyją, na przykład. Dobra, trochę szybciej pobiegniemy. Co tu się dzieje? O cholera! Te golemy powstawały. Nie wszystkie, ale niektórych nie ma. Duster? A, właśnie. Pozbyłem się. Czyli facet nie żyje? Nie udało ci się go uratować? Zróbmy co trzeba i jak... dobra. Dzięki ci, Ben, że tutaj zadziałałeś w ten sposób. Okej, kolejny golem. One się dziwnie biją bardzo. Ale nie wszystkie wstały. Albo wszystkie wstały. Są gargulce. A tu jest... A to Kandak sobie tutaj stanął. Okej, tu jest na szczęście bezpiecznie. Riordian, coś pogadamy? O. Czemu to miejsce wygląda jak katakumby i mieszkalna twierdza jednocześnie? Dawne pokolenia wilczych synów funkcjonowały i pojmowały świat w inny sposób niż my teraz. Ich więź z przodkami była bardzo silna i nie widzieli nic dziwnego w tym, by mieszkać w twierdzy, która jest jednocześnie cmentarzyskiem ich praojców. Wręcz przeciwnie, uznawali to za wielki zaszczyt.
Ciężko nam teraz pojąć ich podejście do życia. Z jednej strony uwielbiali swoje ceremonie i święta, a z drugiej lubili żyć surowo i bardzo praktycznie. Mówi się nawet o kuźniach, które były jednocześnie kuchniami, tak by nie tracić ciepła pieców tylko na jedną czynność. Ciekawe. Okej, żadnej zagadki już. Dobra. Tu widzę, że jest bezpiecznie. Co to było? Mnie się pytasz? Usłyszeliśmy krzyki i huk kamieni, to pobiegliśmy natychmiast w stronę obozu. Te przeklęte kamienne pozomi musiały tylko czekać na dogodny moment do ataku. Jesteś pewny, że to nie my je zbudziliśmy? Cholera je! Jedno jest pewne, że twardsze niż golemy i trolle razem wzięte. Cudem nam się udało wyjść z tego całą. Jak duże straty ponieśliśmy? W tym całym zamieszaniu część naszych mogła się rozbiec po grobowcu. Zaraz zajmę się oszacowaniem naszej aktualnej sytuacji. Nie ma co się teraz rozwodzić nad zmarłymi, gdy miecz jest już tak blisko. Najwidoczniej ich śmierć jest ceną za równowagę. Co teraz zrobimy? Razem z Riordianem zajmiemy się reorganizacją chłopaków i wszystkimi rannymi. Nie możemy teraz tracić ani minuty. Kolejny atak może nadejść w każdej chwili. Wracaj do katakumb i odnajdź rozjemcę. Dogonię cię, gdy tylko opanujemy sytuację tutaj. Jeszcze jedno. Trzymałem je na czas. Mikstura szybkości i eliksir życia. Bo mikstura szybkości może się przydać faktycznie. Stone, hey, jak tam moja zbroja? Jak idzie naprawa pancerza? Nieźle. No. Dobra, ja jeszcze mogłabym sobie teraz zrobić ten łuk oczywiście. To nie byłoby wcale głupie. Mikstury szybkości raczej będziemy też używać, no bo będzie trochę szybciej, tylko bez pochodni niestety. Wezmę ze sobą Lutza. Uczmy. Jasne. A nie mogę teraz, muszę iść sama. Okej, no dobra, to biegnę sama w takim razie. Trochę słabo, że nie można biegać z pochodnią szybciej. Ale to wkurzające. No tutaj i tak muszę odpalać pochodnie i tak, mimo że tu... Chociaż nie, bo tutaj nie ma świateł, no tak. Dobra. Możemy przejść teraz tu. O, fuck me. Pan golem. Znaczy gargulec. Zapraszam. Dziwnie funkcjonujesz. Dobra, to trzeba cię w ten sposób po prostu klepać, ale za nie jest tyle expa, że łohoho. Dobra, niech będzie pełnia życia. Tą miksurę prędkości to chyba trochę bez sensu wykorzystałam, bo i tak by się tu przydało łazić z pochodnią. Okej, parę wina tutaj jest. Piwo butelkowe. Nie wiem, po cholerę mi to. Dobra, nie będę zbierała jakiegoś wina. Potem się okaże, że wino to najważniejszy element tej gry, nie? Dobra, no bo ciemno tu jest. O, tak jak czułam. Ekipa. Dobra. Dobra, musimy trochę sobie podświetlić. Jak sobie rozświetlimy, to będzie prościej. No dosyć tutaj ciemno jednak. Dobra, sarkofagi do otwierania. W sarkofagu trochę rzeczy niepotrzebnych. Miałam sobie zrobić kuszę, ale w sumie po cholerę mi ta kusza, nie? Tak w sumie. Tak w sumie to nie wiem, po co mi. Bardziej mnie ten miecz interesował, co już właśnie mam teraz. Dobra, z drugiej strony. I teraz tak, pytanie, lewo czy prosto? Która wzmocnienia skóry? Lewo czy prosto? Dobre pytanie, ale zaraz mi się tak skończy mikstura prędkości. Prosto? Prosto mamy jakiś teleport. Okej, kolejny... Witam cię. Dobra, muszę się przesunąć. Trochę klepią, ale nie umiem znaleźć taktyki na nie. Gdzie ta zupa z trolla? Tu jesteś.
No dobra. Niczego tu nie znajdę. Kurna, duże są te krypty, całe po prostu masakra. Tam też są znowu kolejne drzwi. Tylko te są otwarte. Tam jest taki zwykły szkielet? To jest wręcz niemożliwe. No dobra. Sprawdzamy te ruiny dalej. Tam też są drzwi otwarte. Może to, wiecie, taki dodatkowy pokoik, w którym możemy znaleźć jakieś fanty dla siebie. Bardzo możliwe. Tu też możemy sobie oświecić. Tu są wszędzie już te drzwi pootwierane. O, dzień dobry. Okej, tu wstaniecie. Witam. Matko, te ruiny się nie kończą, mam wrażenie. Zapraszam. Ej, naprawdę, ja nie wiem, gdzie ja teraz wchodzę i w ogóle co ja robię. Tu jest chyba jakiś mag, który rzuca jakieś zaklęcia. Tak, tak to zabrzmiało. Okej. Panów gargulców bardzo nie lubię. Dobra, lepiej jest po prostu go bić lewo, prawo. Bezpieczniej. Okej, tutaj są właśnie te mieszkalne komnaty. Wszystko wzięłam z ciebie, tak. Coś tu jeszcze jest? Oh, fuck my life. Dobra, może zdążę go wyklepać, zanim on mnie zabije. Okej, zdążyłam. Ale to było takie, wiecie, na pół skilla. Mam ponad 1000 HP. Ta zupa nawet mi nic nie daje. Okej, to trzeba jakoś otworzyć. Tu można coś sobie oświecić. Słyszę pełzacze. Tu też możemy oświecić. Coś tu można wycelować? Nie. Czyli mamy tutaj pudło po tej stronie, mówiąc wprost. A tu są kufry w ogóle. Prawo. Tylko że w tych kufrach to w sumie nie ma nic ciekawego. Ja nie wiem po cholerę ja to w sumie zbieram. Ale w sumie... Niech będzie. Dobra, po tej stronie nie znalazłam kompletnie niczego. Więc chodźmy może na drugą stronę. Chociaż nie, bo to jest jeszcze ten jeden grobowiec w ogóle całkiem, no nie? To strażnik grobowca tu jest. Kolejny. Okej, nic się tu nie dzieje. Topór berserkera, wzmocnienia siły, drewno. Kurde, ten grobowiec po prostu się nie skończy chyba. Miecz strażnika. Ale ja pierdzielę, ale tutaj jest jakieś pudło. W sensie po prostu jest coś do otwarcia. Nie widziałam żadnej dźwigni, ani niczego takiego. Dobra, możemy iść chyba jeszcze właśnie przez te drugie drzwi, tak? No tu można było iść na wprost. Jak ja tu...
Jak ja tutaj chodziłam? Tu jest to główne pomieszczenie? Aha, tu jest ten strażnik grobowca. Dobra, to się teraz wracam. To jest bez sensu. Czyli tam się szło do tego. Dobra. A tutaj... Mogę iść lewo, mogę iść prawo. Właśnie, to było to do teleportacji. A tu jest ten mak, którego słyszałam. Wszystko się trzęsie. Dobra, jakaś biblioteka. Okej, okay, podczas walki coś tam, coś tam. Tu możemy sobie oświetlić. Leczenie ciężkich ran, mamy stół alchemiczny. Tutaj kompletnie niczego nie było. Możemy użyć sobie tego kręgu. Nie wiem, czy mi to coś da. Aha, jesteśmy tu. Fuck, no, nie, naprawdę. Oh, shit, man. Chociaż? Okej, teraz jestem tu. No okej, mamy ten system teleportów. No bardzo miło, tylko że mi nie o to chodziło. Mieliśmy znaleźć tego. Rozjemca, żeśmy wrócili tutaj. Ale gdzie ten miecz miałabym w ogóle umieścić? Ach, tutaj! Dobra. To mam to. Okej. O, ja pierdziu. Niepotrzebnie się tak pokręciłam. Ale to jest bogactwo. Mamy naszą ekipę. Marvin, znaleźliśmy cię wreszcie. Widzę, że nie próżnowałeś. No. Całkiem sporo nazbierali sobie tych błyskotek. Monety, kielichy, biżuteria. Nigdzie nie widzę rozjemcy. Wątpię, by tak ważny artefakt leżał po prostu przysypany stosem złota. Czemu ściągnąłeś tu Markusa i Dastera? Tam jest rozjemca chyba. W obozie jest za nami. Teraz potrzebna. Nie miałem pojęcia, na co natrafimy po drodze. Wolałem nie ryzykować utknięcia za jakimiś ciężkimi drzwiami, których nie jesteśmy w stanie otworzyć. Spokojnie, Marvin. Umiem sobie poradzić w terenie. Jeszcze podziękujesz, że tu jestem, gdy moja strzała uratuje ci życie. No zobaczymy. Tymczasem pozwolicie, że napełnię swoją sakiewkę kilkoma złotymi monetami. Nie przeszkadzajcie sobie w szukaniu tego miecza. Ale wielki skarbiec. No rozjemca jest przed nami. Ojojoj. Cholera! Trzeba uciekać! Fak, no to po skarbach. Ale mamy rozjemcę. Markus! Co się stało się? O, fuck me. Markus chyba umarł. Lewo, lewo, prawo, prawo. Nie wiem, co ja klikałam, ale... to są mikstury. Dobra, rozwala mnie to, że Markus właśnie umarł, a ja postanowiłam pierwsze co zrobić, to otworzyć srebrny ten... Jak to się nazywa? Srebrny kufer. Dobra. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Eliksir siły. Dobra, tu są fajne fanty. Okej. Okay. To wygląda, jakby się to dało otworzyć. Zanim zbiorę rozjemcę, to zbiorę inne rzeczy. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, wszędzie chyba znajdziemy po jednym stałym eliksirze w każdym kuferku. Tu jest jakaś skrzyneczka.
Dobra, zróbmy tak, wypijemy sobie to. Dobra, wszystkie stałe oczywiście będziemy pić. Spoko. No i tu jest nasz rozjemca. O kurde, znalazłem jakąś książkę. Co to było? Mistrzostwo walki wilczych synów. Księga opisuje wszystkie sekrety walki wilczych synów z Vardal. O, mamy przenośną książkę do nauki. Stara waga. Okej, muszę chyba pogadać z kimś. Czy to rozjemca? Widzisz go? Jest taki piękny. Leżał tu przez tyle lat. Potęga tego artefaktu. Może odmienić losy naszej wyspy, jak to wie. Może i całego królestwa. Miecz, który we właściwych rękach ma zaprowadzić równowagę sił i wieloletni pokój. Marvin, dziękuję ci, że przybyłeś tutaj ze mną. To jest jednak coś, co muszę zrobić sam. Uważaj. Kto wie, jak działa ten artefakt? Spokojnie. Jesteśmy w kaplicy Adanosa. Niebezpieczeństwa są już za nami. Niech ci będzie. Adanosie, przybyłem tutaj jako twój pokorny sługa. Ześlij na mnie swoją łaskę, bym mógł dzierżyć ten oręż i zaprowadzić pokój w twoim świętym imieniu. O, ja pierdzielę. Żyjesz? Wyglądało to dość groźnie. Żyję. Nic mi nie jest, Marvin. Myliłem się od samego początku. Cała ta wyprawa to była jedna wielka pomyłka. Chciałem uchronić tę wyspę przed rozlewem krwi. Jedynie przyczyniłem się do kolejnych śmierci. Czy ja kiedykolwiek naprawdę kroczyłem ścieżkami Adanosa? A może jedynie szukałem zemsty i własnej chwały? Mój Bóg uznał mnie niegodnym swej łaski. Nie ma już dla mnie nadziei. Że co? Chcesz się teraz poddać? Odnaleźliśmy rozjemcę. I nie możemy go dzierżyć. To tak jakbyśmy go nie odnaleźli wcale. Może ja spróbuję dobyć rozjemcę. Wierz mi, to nie jest przyjemne uczucie. Ja poświęciłem całe swoje życie na służbę Adanosowi. A zobacz, jak zostałem potraktowany. Jeśli chcesz jednak zaryzykować swoje życie, to próbuj śmiało. Pobudki były osobiste, ale chciałeś zrobić coś dobrego dla wszystkich. Ja już sam nie wiem, Marvin. Odkąd ten cholerny lichwiarz wymordował moich ludzi, czuję się jakbym żył we śnie. Cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Nie wiem już, co jest dobre, a co złe. Dość tego. Bierzmy rozjemcę i wynośmy się stąd. Weź ten miecz, dla którego zmarło tak wielu naszych ludzi, i dostarcz go do magów wody w klasztorze. My nie możemy go dzierżyć, ale może istnieje choć mała szansa, by cała ta ofiara nie poszła na marne. Nie przejmuj się mną. Ja muszę tu chwilę zostać. Zbiorę siły, przemyślę wszystko i dogonię was. Pamiętasz, jak wyciągnąłeś mnie z tego magazynu lichwiarza? Albo to, gdy potem uratowałeś mnie przy wodospadzie nad Silbach? Nie mogę cię tutaj zostawić w takim stanie. Marvin, jesteś dobrym chłopakiem, ale musisz zrozumieć, że nie wszystkich możesz uratować.
Ja zrozumiałem to zbyt późno. Czasami w naszych poszukiwaniach zapuszczamy się tak daleko, że sami się gubimy. Muszę po prostu chwilę odpocząć. Jestem zmęczony całą tą walką. Tyle lat walczyłem. Ale co, czy twoja walka ma się skończyć, czy może się dopiero rozpoczęła? Zadecydujesz już sam. Weź to jako pamiątkę po naszych wspólnych zmaganiach. Żegnaj, przyjaciel. I powodzenia. Skończyliście już? Macie ten miecz? To wynośmy się stąd! Nie zamierzam siedzieć w tym grobowcu ani chwili dłużej! Jeśli tak ci się śpieszy, to zawsze możesz wrócić sam. Ja muszę się jeszcze rozejrzeć. Błagam cię, pośpiesz się! To miejsce mnie przeraża! Okej, Kessel żyje, na szczęście. Dostałam amulet wodnego kręgu. O kurde. Wiecie co? Zróbmy sobie tak. Nasze statystyki i tak teraz są git. Dobra, no. Rozjemcę rozumiem, że... mam właśnie w swojej kieszeni. Rozjemca, legendarny miecz z twierdzy Vardal. Oh fuck. Okej, nie mogę go założyć, bo dostałam obrażenia tak samo. Okej, przydałoby się stąd jakoś wydostać. To wygląda jak jakieś przejście. Ale jak stąd wyjść? Fuck, nie chciałam tego. Chciałam moją broń i moją kuszę. Stąd jakoś musi być jakieś wyjście, nie? Chodź za mną. Czas opuścić to miejsce. Jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Raczej nie wrócimy drogą, którą przyszliśmy. Będziemy musieli poszukać czegoś innego. No to ja już, stary, wiem. Może jakiś przycisk, jakaś dźwignia tu jest? Może pomodlenie się do Adanosa pomoże? Wątpię w to. A, mogę to po prostu wywalić, okej. Dobra, zanim stąd wyjdę, to by się wypadało wyleczyć chyba chociaż trochę. A, to z pochodnią jest tak ciemno. To miło. O matko, przestraszyłam się. Dobra. Niedobrze. Słyszałeś to? Coś słyszałem. Bądź ostrożny i trzymaj się blisko mnie. To pełzacze. Cholera! Wszędzie słychać to syczenie! Nie wytrzymam tego dłużej! Każdy liczy na siebie! Duster, czy ty jesteś idiotą? Chyba jesteś. Przecie ty pełzacze... umarł w butach. O, fuck me. To są te królewskie gówna. Paskudo, no, gij. Fuck, Duster, ty idioto. Czułam, że tak będzie. Niczego tu nie znajdę. Dobra, lewo, prawo. Nie wiem, ale ten pełzacz przyszedł go jeść. Marvin, dlaczego ty się bagujesz przy tych pełzaczach? Ja się pytam ciebie. Dobra. Możemy iść tędy. Okej, okay, a to nie łączą się te korytarze? Nie łączą się. Dobra, to chodźmy najpierw tam, gdzie są pajęczyny. Być może będzie na nas czekała kolejna królowa. Cholera wie. Jestem ciekawa tego miejsca, więc pozwiedzajmy.
Okej. Okay. Tu mamy złoża żelaza, w sumie można by było to kopać, nie żeby coś. Paskudne miejsce. Zapraszam. Ważne, że one już teraz nie stanowią problemów jakichś takich jak kiedyś. Okej, okay, kość szkieletu, złoty puchar. Okej, okay, czyli dobrze poszłam, bo tutaj mamy ślepą uliczkę. Mamy nawet jakieś złoże srebra. To ciekawe w sumie. I to nawet więcej niż jedno. Te zardzewiałe topory to mnie raczej, wiecie, nie interesują. Złoty świecznik. No dobra, niech będzie. Pełzacz królewski, dobra. Chodźmy w takim razie do drugiej odnogi. Okej. Okay. Trzeba się będzie stąd wydostać. Okej, okay, pełzacze są głębiej, więc jest szansa, że sobie wykopiemy co nieco. Dobra, najpierw może ten pełzacz. Wydaje mi się, że te ścieżki oświetlone kryształem to jest ścieżka, która nas ma stąd wyprowadzić, a tamte, które nie są oświetlone, to są takie właśnie opcjonalne. I to chyba całkiem sensownie brzmi, nie? Witam. Nawet, kurde, magiczna ruda tu jest. To miło. Okej, okay, dużo czaszek, ale te bryły mnie kuszą bardzo. Ale faktycznie, coś chyba w tym jest. Ciekawi mnie, którędy my wyjdziemy. To kopałam wreszcie? Nie, nie kopałam tego. No dobrze. Zróbmy jakieś F5, bo dawno też nie robiłam. O, okej. Okay. Wiem, gdzie my wyjdziemy. O, oh, fuck me. O, oh, shit, mate. No. Marvin, please. Mogę... Marvin... O, oh, Jesus Christ. One mi nie dadzą wyjść, prawda? Potrzebuję wyjść tu na powierzchnię. Ojeju. Dobra, ciebie to może... Trafię w ciebie. Oj, trafię, dobra. Ojejusiu. Dobra, tamtego już zostawię w wodzie. Już walić to. Okej, okay, kolejne szkielety ożyły. Uff. Dobra, nie w tę stronę, Marvin. Jest Riordian. Stary, czy wy żyjecie w ogóle? Jesteś wreszcie. Jak udało ci się tutaj dotrzeć? Wypatrywałem twojego powrotu od strony Wielkich Wrót. Udało mi się odnaleźć tunele wydrążone przez pełzacze. Okazało się, że prowadzą do stromej skarpy w zachodnim skrzydle. Może dlatego rozminąłeś się z Kesselem. Ruszyli za tobą już jakiś czas temu. Teraz to ich musimy odnaleźć. Spotkałem ich, ale tutaj udało się powrócić tylko mnie. Jak to? Co się wydarzyło? Markus rzucił się na góry złota w skarbcu. Zanim się spostrzegliśmy, został zamknięty za ogromnymi kamiennymi ścianami. Nie mogliśmy już nic zrobić. Rozumiem. Powinniśmy byli lepiej przygotować naszych towarzyszy do tej wyprawy. Pazerność i brak roztropności to pewna zguba w miejscu takim jak to.
Co zresztą? Razem z Dusterem próbowaliśmy przedrzeć się przez tunele pełzaczy, które są połączone ze skarbcem. Facet był tak przerażony, że wpadł w panikę i wbiegł sam prosto do gniazda pełzaczy. Reszty chyba nie muszę już opisywać. Strach to potężny przeciwnik. Paraliżuje nas i pozwala, by prawdziwy wróg zadał ostatni cios. Oby śmierć naszego towarzysza nie poszła na marne. Spotkałeś kogoś jeszcze? Kessel stracił nad sobą panowanie, gdy zrozumiał, że nie może dzierżyć miecza. Próbowałem go wyciągnąć, ale został w grobowcu. Mówił, że musi sobie wszystko przemyśleć i odnaleźć w swym sercu jeszcze trochę wiary. Obiecał też, że nas dogoni, ale nie wiem, czy powinniśmy na niego czekać. Nie dziwię się mu w zupełności. Nawet człowiek tak wielkiej wiary po tych wszystkich wydarzeniach mógł się złamać. Możemy się jedynie pomodlić o światłość umysłu dla niego. Przed nim walka z samym sobą. Taka, którą wygrać musi sam. Marvin, jestem pewny, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, by ich uratować. To przeklęte miejsce. Nigdy nie powinniśmy byli tutaj schodzić. Legendy były prawdziwe. Każdego, kto tu przybędzie, czeka jedynie śmierć i cierpienie. Co z naszą misją? Co z rozjemcą? Udało ci się go odnaleźć? Nie tylko legendy o śmierci i cierpieniu były prawdziwe. Odnalazłem rozjemcę. Jednak się udało. Czyli jest nadzieja. Może uda się w końcu przekonać Przeora, by nakazał Radzie i magom z klasztoru przywołanie lichwiarza do porządku. Proszę, pokaż mi je choć na moment. Uważaj, wygląda na to, że chroni je jakaś magia. Kessel mówił, że sam Adanos decyduje o tym, kto może dzierżyć jego ostrze. Jest przepiękny i zupełnie inny niż się spodziewałem. Artefakt samego Adanosa w moich rękach. Czuję pragnienie, by spróbować go dobyć. Weź go. Musimy jak najszybciej dostarczyć go do Rady Wody. Zbierzmy wszystkich i wynośmy się stąd. Mamy to, po co przyszliśmy. Nie powinniśmy ryzykować kolejnych żyć. W zachodnim skrzydle głazy leżące na ziemi nagle ożyły i uformowały kamienne golemy. Chyba nie muszę dodawać, że zaraz potem rzuciły się na mnie, próbując rozsmarować mnie na jednej ze ścian. Strach pomyśleć, co następne spróbuje nas tutaj zaatakować. Magia klątwy panującej nad tym miejscem jest niezwykle potężna. Dobrze wiedzieć, że nie tylko kamienne posągi, ale i zwykłe, roztrzaskane głazy mogą chcieć nas zamordować. Co działo się pod moją nieobecność? Nie było cię w obozie kilka godzin, więc Kessel stwierdził, że może gdzieś utknąłeś. Wziął ze sobą dwójkę ludzi i ruszyli za tobą. Korytarze wokół obozu były już oczyszczone, więc razem z pozostałymi zajęliśmy się dokładnym przeszukiwaniem najbliższej okolicy obozu. Znaleźliśmy wiele starych zapisków i całkiem sporo kosztowności. Wiele z nich było całkowicie przesypanych gruzami, ale trochę machania kilofem dało rezultaty. Myślę, że powinno to wystarczyć jako godziwe wynagrodzenie dla wszystkich, którzy tutaj z nami wyruszyli. I oczywiście jako dar dla rodzin tych, którym nie dane będzie ujrzeć światła dziennego. Spokój okazał się jednak złudny. Jakby spod ziemi zaczęły wyrastać kolejne szkielety. Nie umarli, ciągnęli tutaj jeden za drugim. Pewnie odnalezienie rozjemcy ich wszystkich rozbudziło. Obawiam się, że jeśli jak najszybciej się stąd nie wydostaniemy, to dołączymy do tych wszystkich błąkających się korytarzami dusz. Okej, Riordan, poczekaj chwilę. Ja bym chciała iść do Stone'a na pewno. Jak idzie naprawa pancerza? Nieźle. Okej, czyli po prostu wygląda na to, że wychodzimy. Wszystko już zbadałam w tych ruinach. Ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Dobrze. Nasi ludzie pracowali bez wytchnienia i kładka nad przepaścią powinna być już gotowa. Wspominali coś o tym, że bez ciebie nie zamierzają po niej przechodzić. Będziesz musiał z nimi porozmawiać. Okej, podziemia Vardal. Okej, czyli co, Varin? Patrzcie, kto się pojawił. Nasz wielki łowca przygód. To ty nas tutaj zaciągnąłeś. I ty teraz nas wyciągniesz. Przecież kładka jest gotowa. W każdej chwili możemy się wydostać. Nikt po niej nie przejdzie, dopóki ty nie sprawdzisz, czy jest bezpiecznie. Nie będziemy więcej nadstawiać karku, byś ty mógł sobie biegać po swoich ruinach.
Czy kładka wytrzyma? Wykorzystaliśmy całe drewno, które pozostało. Musi wytrzymać. W razie, gdyby jednak nie wytrzymała, to wolę zostać tutaj, niż lecieć tam. Odsuńcie się, pokażę wam, jak to się robi. Nie tak prędko. Nie wyjdziemy stąd bez obiecanych skarbów. Bierz te skrzynie. Jeśli przejdziesz przez cały most z załadowaną skrzynią, to i reszta z nas może bezpiecznie go przekroczyć z drobnymi upominkami. No dobra. Widzicie, jestem po drugiej stronie, cały i zdrowy. Wasza kładka jest bardziej stabilna, niż sami przypuszczaliście. Zbierzcie wszystko, co cenne i wynośmy się stąd. No dobra, pięknie. Musimy jak najszybciej wyruszyć do klasztoru i przekazać przeorowi rozjemcę. Co z Keselem? Zostawisz go tak tutaj? Od niego zależy, czy w ogóle podejmie próbę. Musisz coś zrozumieć, Marvin. Nie zawsze możemy kogoś uratować. Choćbyś nie wiem, jak się starał, czasami po prostu nie masz na to wpływu. Raz decyzja należy wyłącznie do osoby, którą chcesz uratować. Innym razem o jej losie zadecyduje ktoś całkowicie inny. Czasami taka jest po prostu wola Adanosa. Naszym zadaniem jest starać się ją usłyszeć wewnątrz nas samych i wykonywać najlepiej, jak tylko potrafimy. Ruszajmy! Okej, czy Stone już skończył tę zbroję? Trzymaj. Tak. Chyba poszło mi lepiej, niż się spodziewałem. Jest wygodniejszy, niż myślałem. Wielkie dzięki, Stone. Z takim pancerzem nawet cały oddział sługusów lichwiarza nie będzie miał najmniejszych szans. Jasne. Dla ciebie wszystko, kolego. Następnym razem, kiedy ktoś poprosi mnie o wzmocnienie antycznego pancerza, to nie będę się wahał, tylko od razu odpowiem jasne i wezmę się do pracy. Zbroja z Vardal, sprawdźmy ją. 130, ochrona przed obuchami, ostrzami, strzałami, 70 przed ogniem i 50 przed magią. Naprawdę wygląda dobrze. Wow. Dobra, moi drodzy, zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, a w kolejnym wyjdziemy sobie z tych ruin. Trzymajcie się i cześć!